Cześć, dzień dobry. Dzisiaj Wam coś zademonstruję. Mianowicie mini szklarnia i mini grzyby. Czy one są takie mini, nie powiedziałbym. Natomiast, żeby uzyskać taki efekt, wystarczy naprawdę niewiele czasu. Odrobinę wilgoci, postawić je w suchym miejscu, cały proces, za chwilkę sami sobie zobaczycie, dzień po dniu. Natomiast ja dzisiaj przygotowuję się do oczyszczenia grzybni, jej restartu, a z tych grzybów zrobimy sobie smaczną jajecznicę. Zapraszam Was na odcinek Szklarnia, mini szklarnia i boczniak z mini szklarni. Może na samym początku sprawdźmy, ile to ma wielkości. Jedna paczka 28 na około plus minus 17 cm i wzrostu też około 15 cm. Tak więc jest to naprawdę maleńkie, ale myślę, że z powodzeniem jako ciekawostkę możemy umieścić to na półce, tak żeby nam nie wadziło. A raz na jakiś czas zastrzyk świeżych owocników do jakiejkolwiek potrawy może być przez nas bardzo, bardzo pożądany. Tak więc ja przygotowałem sobie maleńką ściągawkę, którą znajdziecie na boku opakowania, kiedy będzie to do Was przychodzić. Wyciąłem sobie to z boku. Natomiast my zobaczymy, co nam tutaj autor przedstawia. Zestaw składa się z substratu przerośniętego grzybnią boczniaka ostrygowatego. Uprawa. Na worku, w którym znajduje się substrat, należy delikatnie naciąć znak X. Ja ponacinałem w kilku miejscach, tak żeby te owocniki miały czym oddychać, była większa cyrkulacja powietrza, ale on zaleca jeden znak X o wymiarach 3x3. Odchylić folię w miejscu nacięcia, po czym substrat umieścić w pojemniku, przykrywając od góry przejrzystym dękiem. Ja sobie za chwilkę to zrobię i tutaj odklejając postaram się odchylić tą folijkę, tak żeby umożliwić temu owocnikowi, który będzie powstawał, rośnięcie w danym miejscu. Najważniejsza rzecz, jak tutaj piszę, to, że powinno się je przetrzymywać od 10 stopni Celsjusza do 18, a raz na 8-10 godzin na dobę, już sekundkę, dostęp do światła. Czyli nie trzymamy ich w całkowicie ciemnym miejscu, ale staramy się raz na jakiś czas wystawiać na działanie promieni słonecznych. Po zakończeniu zbioru, który powinien się pojawić po około 2 tygodniach od rozpoczęcia, czyli najpierw zalewamy troszeczkę, żeby zwiększyć wilgotność, wystawiamy na słońce. Co jeszcze ważniejsze, możemy wsadzić do lodówki, żeby imitować przymrozek, ponieważ boczniaki potrzebują tych przymrozków, żeby ich mikoryza ruszyła. Mikoryza, przepraszam, pojawienie się owocników i owocowanie. Ale co tutaj jeszcze nasz producent pisze? Należy zbierać całą kępę. Wycinanie kilku owocników i pozostawianie innych spowoduje ich obumieranie. Po zakończeniu zbioru substrat należy oczyścić z wszystkich obumarłych resztek, włożyć do plastikowego pojemnika i pozostawić na tak zwaną fazę spoczynku, trwającą 14 do 30 dni. Pojemnik z przykryciem będzie chronił substrat przed wysychaniem. Aby aktywować substrat do wydania kolejnego plonu, należy na 24 godziny zanurzyć go w zimnej wodzie lub wstawić do lodówki, a następnie umieścić go w pojemniku, przykrywając od góry przeźroczystym dękiem. Taki cykl produkcyjny należy powtórzyć 2-3 razy, przestrzegając wyżej wymienionych zasad. Te wszystkie informacje znajdziemy na boku pudełka. Natomiast tak wygląda moja hodowla po 3 dniach od otrzymania i zobaczymy, jak się nam uda ją zabezpieczyć przed wysychaniem. Tutaj sobie muszę odgiąć, o właśnie w tym miejscu planowałem, tak na bokach. I raz na 3-4 dni będę robił kontrolne sprawdzania i będę pokazywał, jak ono sobie rośnie. Mam nadzieję, że Wam się materiał spodoba. Dajcie znać w komentarzach.
Tak więc minęło 3 dni, odkąd zaglądaliśmy ostatnio. Znaczy nie do końca tyle zaglądaliśmy, ile ja je codziennie staram się wystawiać zgodnie tam z instrukcją na działanie promieni słonecznych. Staram się, żeby nie było zbyt wilgotno. Natomiast weźmiemy sobie może tą paczkę. Już to jest opis. Tą sobie zdejmiemy, żeby mieć więcej miejsca. Ją też zaraz obejrzymy. Okej, a tutaj mamy naszą pierwszą paczkę po 3 dniach. No i zobaczmy, jak zostało to przerośnięte. Tak więc troszeczkę jesteśmy bliżej, natomiast ja sobie jeszcze Wam pozwolę to zbliżyć. Proszę Was uprzejmie. Tak więc, jak widać, kropelki wody. Widać, że ona jest już cała bielusieńka, więc tak grzybnia postępuje. Póki co jeszcze nie ma zapachu, ale... No cóż, zobaczymy. To jest nasza pierwsza paczka. I już sekundkę, momencik. I proszę, to jest druga paczka. Również ładnie krople wody osadzone. Jak widać na załączonym obrazku, również bardzo ładnie zaczyna nam przerastać. Cała słoma została zaszczepiona przez grzybnię i będziemy oczekiwać teraz, o, tutaj muszę troszeczkę podkleić, i będziemy pomału oczekiwać na efekty wzrostu. Do zobaczenia za 3 dni. Przepraszam wszystkich najmocniej, że tak materiał z ręki tym razem, ale słuchajcie, popatrzcie tu, dokładnie w tym miejscu. Otóż, widzicie go? Pierwsze buczniaki, oj, tam są następne. Słuchajcie, są, tylko nie wiem, jak się tutaj dostać. Tutaj są, widzicie? O, są. Tam głębiej też są. No i. Przepraszam, że tak z ręki, ale za chwilkę jedziemy składem pod czeską granicę na zawody. Jako oczywiście ekipa wspierająca. Proszę uprzejmie. Czyli mamy pierwsze owocniki. Tylko jak tam zrobić zdjęcie, to nie mam pojęcia. Ale pierwszy, proszę uprzejmie, już jest. A szczerze straciłem już nadzieję. Tak więc pierwszy zaczyna pięknie owocować. Nie wiem w ogóle, czy tej folii nie ściągnąć tak nawiasem. Zobaczymy. Tak więc pierwsza paczuszka, trzeba ją podlać. Ok. Muszę spryskiwać z wodą. A tutaj tymczasem jest pierwszy. Jest tutaj, dosłownie tutaj. Też taki maleńki, ale jest. No i są pierwsze buczniaki po 3, prawie 4 tygodniach. Jak po 3 tygodniach. Czwarty będzie się zaczynał w poniedziałek. No ale zaczyna, również zaczyna. I patrzcie, jaka jest różnica. Tutaj mamy. Gdzieś go miałem i zgubiłem. Tak, jest tutaj. Tutaj mamy pierwszy mikro dosłownie owocnik. Balot kupiony tego samego dnia. Rozpoczęliśmy wszystko na dwóch balotach tak samo. I popatrzcie się, jaka jest różnica. A tutaj mamy już taki. Także w zależności od... Nie wiem czego. No, nie jestem w stanie odpowiedzieć. Oba stały jeden obok drugiego. W świetle wszystko jest... Tak samo, a różnica jest bardzo, bardzo wielka. No to kolejny dzień i dzisiaj zaczniemy sobie troszkę inaczej, ponieważ będziemy potrzebowali odrobinę
nożyczek. Dlaczego? Bo po tylu dniach, o zobaczcie tutaj i zobaczcie tu, nagle grzybnia ruszyła. Wystartowała i to bardzo ładnie. No i zobaczmy pod spód, czyli sobie weźmiemy to i będę chciał zrobić do nich dojście. Jak widzicie, naprawdę fajnie i ładnie zaczyna rosnąć. Pierwszym, a także proszę bardzo, w drugim. A ja będę chciał zrobić, ponieważ tutaj są zalążki kolejnych, troszeczkę poprzecinam folię, żeby zrobić im miejsce do oddychania i do rośnięcia w górę. No to weźmy sobie pierwsze. Z racji na to, że tutaj mamy grzybka, który chce rosnąć. Wytniemy odrobinę. No nic, będę musiał to troszeczkę pociąć. No, później odpowiednio przykleić, ponieważ ta folia zapobiega przed utratą wilgoci. A tymczasem popatrzcie, ile tutaj jest zarodników młodych. Pierwsze. I tutaj mamy drugie. Jak widzicie, krople wody, która ta właśnie folia utrzymuje nam odpowiedni poziom wilgoci, więc niestety ja ją muszę pociąć, ale będę ją ciął dopiero wtedy, kiedy na przykład, tak jak tutaj, grzyby będą rosły do góry, nie będą miały miejsca. Już wcześniej nie chcemy tej wilgoci tracić. Pierwszy. Tu jest następne, tu są następne. Tutaj też. No, ciekawie się zaczyna robić. Proszę bardzo, tu jest następny, tu są następne dwa, ale dopóki jeszcze jest miejsce, w którym one mogą sobie, widzicie, tutaj w środku, proszę, dopóki jest tam miejsce, żeby one sobie w środku miały gdzie rosnąć, to je zostawimy w tej formie. No i oczywiście pamiętamy o odpowiednim poziomie wilgoci. Okej. Nie żałujemy tej wody, ale i nie. Nie, znowu nie topimy tych grzybów tak bardzo. Grzyby lubią wilgoć, a i owszem, ale nie należy przesadzać, żeby z kolei nam nie zaczął on gnić. Tak samo, aby uzyskać odpowiednią wilgotność powietrza. I tak przygotowany wilgotny zestaw zostawiamy na kolejne 3 dni.
sobie pozwolę to wyjąć troszeczkę. Widzicie, jak pięknie z grzybią przerośnięte. Tak, żeby nie uszkodzić. Bardzo, bardzo delikatnie. Teraz widzicie, odnośnie tego wycinania i wykręcania mamy przedział boczny. Jeżeli my go wytniemy, czy wykręcimy, to my i tak nie uszkodzimy grzybni, więc przy okazji mogę obalić ten mit. Ale mocno siedzi. No cóż, troszeczkę sobie pomogę. O, proszę uprzejmie. Tak więc... O, ty wracaj. Każda pożywka jest dobra. Nasze miejsce po wyjęciu. Natomiast tutaj sobie ten kawałeczek muszę oczyścić. I te oto dwa wspaniałe grzybki lądują dzisiaj na małym talerzyku.